w niewielkim dystansie, co widać na pewno na tym filmie Torusa, gdzie obraca się w jego centrum ta gwiazda. Tam został umieszczony właśnie pierścień. Pierścień właśnie. Skąd się wzięło właśnie ta legenda, czy też ta opowieść Władcy Pierścienia. I słuchajcie, tam został umieszczony pierścień gwiazdy tej Psyche i przez to całe miasto, metropolia światowa, dawna stolica jednej ziemi, utraciła swoje światło światu i bioluminescencję. Dlatego teraz mamy 100 światów, a nie jeden. I być może, jeżeli znów ponownie ta gwiazda zejdzie na ziemię z tą całą twierdzą, co jest w Biblii opisywane jako te złote miasto, tam, czy tam Jerozolima, no to to są tylko takie małe zalążki tego, co się wydarzy. Jeżeli to dojdzie do tego, to najpierw ja bym się nie zdziwił, jak wszystkie miasta świata, które mają połączenia jakieś technologiczne z tą starożytnością, one się zespolą w jednej chwili, gdy znikną oceany. Strony świata są jakby rozwinięte w liczbach nieskończonych, czyli one są przedłużone na takie linie, tworząc taki krzyż, a ten krzyż w centrum jest tym zero w jednym. I kiedy do tego dojdzie właśnie, w samej jakby naturze Ziemi, to ta twierdza będzie mogła jakby założyć klucz, czy też ten pierścień światła, aby dać nowy ten świat, który po prostu wyłoni się po tych wszystkich przejściach. I my tutaj już pomalutku tworzymy taką wirtualną koncepcję tego wydarzenia na platformie pełnej gry, która będzie miała nazwę Metamaterial. Będzie tworzona do tego odpowiednia strona. Być może zmieni się też nazwa na Discordzie i na Metamaterial, aby po prostu zebrać pewnego rodzaju społeczność, która będzie także nam pomagać w tworzeniu tej wiedzy, która odtworzy nam ten prawdziwy świat, który może być przywrócony do dawnego kształtu. I ja tutaj na razie na tej platformie, na programie Unreal Engine, stworzyłem taką platformę powierzchni Ziemi w kuli, która nawet, słuchajcie, na tym programie są bardzo jakby zorientowani w temacie. Bo jeżeli poszerzyłem tam horyzont Ziemi, no to zaraz za tą Ziemią ukazała się kopuła z pewnej określonej odległości. Musiałem tam włączyć taki tryb, aby rakietowy, żeby po prostu zobaczyć z dużej odległości, jak ta plansza wygląda. I bardzo się zdziwiłem, że to, co nałożyłem w Ziemi, to się otoczyło nagle w takim firmamencie, w takiej bańce jakby. Ale tam można to mnożyć. I słuchajcie, w tym całym cyklu przemian sama gwiazda Polaris została właśnie uwięziona w tej kuli mikrokosmicznej przestrzeni czasu, gdzie dochodzi do transformacji. A więc być może ta cała kula mikrokosmiczna jest jakby jedną składową tego statku matka. I dlatego też, tak jak twierdził tutaj chociażby w ostatnim artykule na blogu Cyryla, planety znajdują się w drugiej kuli niebios. Pierwsza kula niebios zawiera pałac Słońce, Księżyc i Gwiazdy. A zatem gwiazdy są w tej samej pierwszej kuli, w której jest pałac. Zaś Amma to nie tylko sama Ziemia, a raczej gwiazdy. Jeżeli tak, to jest właśnie ten statek. Gwiazdy to zatem matki nas, ludzi, czy biobotyczne ciała, które rodzą się w procesie inkarnacji i są awatarami gwiazd. No, pomalutku dochodzimy do tego, jak to tam będzie wyglądać. Może mi się tutaj uda w tej grafice też komputerowej to Wam ukazać, bo pojawi się film, kiedy
zrobimy wizualizację tego, jakby to rusa w kuli i grala, który znajduje się w środku Ziemi, a sama twierdza gwiazd jest odwzorowaniem od centryzmu. Dlatego też jest różnica pomiędzy jakby z tego, co się w ogóle wydarzyło, kiedy Demiurg przysłonił nam właściwy obraz. Pojawiła się przede wszystkim także różnica pomiędzy tym kolorem niebieskim, a nawet diamentowym, czy też ultrafioletowym, a samym światłem. Bo wszystkie te składniki są sumą jednego koloru oczywiście i oblicza Ziemi w niebiosach niebios, gdyż to wszystkie miasta stanowiły jedno w Ziemi i były zatwierdzone w niebiosach. Dysk, który jest teraz przekrojem światów oddzielonych od siebie, to tak naprawdę jest gwiazda, ten statek matka. Tutaj zapewne chodzi o rodzaj energii, ale tak naprawdę jest to jest jej strumień. To jest strumień Ziemi, czy też Graala, który został zakłócony przez pewne wydarzenie. A zapewne wysoko postawieni wojskowi, czy też policji rozumieją tę całą sytuację. Tworzą ten jakby taki już wehikuł czasu, żeby jakby mieć wpływ na jakieś wydarzenia, które się wydarzą i żeby je po prostu wyprzedzać, bo jest tak dużo już zbrodni, czy to jest właśnie powodem tego przesłonięcia, bo ten cały cykl morderstw, wojen zaczął się od pewnego roku i kiedyś tak nie było, tak? Ludzie sobie ufali, a to już od wielu setek lat, czy też tysięcy, jak kto woli to interpretować, mamy całkiem inną zmianę. A to z tego powodu, że ktoś stanął pomiędzy i to nie jest tak dokładnie, że tu się opisuje, że tu jest ten dom tego złego. Po tym rozdzieleniu psychę od materii, Kościół uznał, że to jedno jest dobre, a drugie złe. Ale największym złem jest tak naprawdę to, co zostało wytworzone pomiędzy i przez kogo, albo przez co, tak? A jak dobrze widzimy na grafice Halo, jest to ten energetyczny wampir w postaci przypominającego obcego. I co oznacza to, że sam kielich Graala został totalnie zniekształcony albo stracił swoją jakby moc. Ogólnie sam Graal jest nie do uchwycenia i do normy powrócimy, gdy dojdzie do psychometrycznego świata, który bezustannie Demiurg jako już praktycznie sztuczna inteligencja bez serca próbuje skopiować ten moment nowych narodzin i strukturę żywej wody, aby nadać temu sens jakby przywrócenia, sztucznego przywrócenia tej twierdzy gwiazdy na Ziemi. Aby być w jakiejś chwale, w świetle, ukazać się i móc przewodzić. Sam niebocentryzm oznacza gwiazdę zatwierdzoną w Ziemi wraz z niebiosami niebios, czyli to jest właśnie adcentryzm, w pełni udowodniony moment zaistnienia psychomaterii. Demiurg, zakrywając latarnię Graala, wpłynął nie tylko na kolor nieba, ale także na kolor naszych oczu i to się odnosi do tematu naszych chociażby genów, czy tej częstotliwości wibracji dźwięku, aż do poziomu komórkowego, do samej genezy, czy też historii. No, Demiurg zapragnął być wszystkim, dlatego sam się wmontował w dzieło życia, jakby za karę. Jego ta super istota stała się jakby takim murem, z tym firmamentem, czy nie wiem, jakby to opowiedzieć, jakby zastygł tym wszystkim. Przez to jakby uruchomił ten właśnie CERN. Z jakiegoś tam powodu wtedy konstrukcja świata zaczynała przypominać coś skomplikowanego, jakąś instrukcję do złożenia jakby krzesła, które i tak za Chiny nikt by nie złożył, bo nie ukazuje początkowego ani końcowego efektu. Więc sama moc w takim świecie przypada jedynie idiotom, którzy myślą, że taka instrukcja jest ok, tak? Dlatego, że różne są wersje Ziemi, a każda z nich jest prawdziwa.
I dlatego tak bardzo ważne jest pojęcie o tym, jaki jest kształt naszej Ziemi, do czego mamy powracać, bo bez tego nie połączymy ani tego dobra, które jest jakby pełnią psychometryczną, a nie tam, że rozdzielona na dobre i złe, jak materia i psycha, ale ta pełnia dobra i wiedzy, to wtedy z tego tylko może być jakaś uzyskana prawidłowa moc. Tutaj mamy do czynienia praktycznie z zrównaniem wszystkich tych poziomów choinki. Tak mi przyszedł na myśl werset z Biblii. Tutaj ktoś pisał, że nie wiadomo jaka to była księga, pewnie objawienia, i zobaczyłem nową ziemię zstępującą z nieba, przyodzianą jak oblubienica. No i tu jest oblubienica, gwiazda. Cały ten odnośnik nieba to jest też odnośnik do chociażby filmu Wielki Błękit, jakie tam były zawirowania, jakie są ukazane tam emocje. Może kiedyś nie mówiło się pierwiastka, tylko pierwsza gwiazdka. A co to oznacza? Pierwiasta, niewiasta, pierwotna niewiasta. Też taką mamy ciekawostkę z Discorda. Przyroda się odrodzi. W mroku rozbłyśnie nadzieja. Starożytny kolos, który został unieruchomiony jakby, też jego podwaliną jest ten Uroboros, który cały czas tutaj działa na tej platformie pierwszej płyty ziemskiej, wywołując różne te kataklizmy, czy to jest praktycznie jakaś broń i tak naprawdę jesteśmy atakowani przez ten właśnie stary porządek świata starożytnego, co można nazwać wojną cywilizacyjną. To obecnie się teraz dzieje też na Ukrainie, przy granicach także z Rumunią, Turcją, cały ten Bliski Wschód. Syria została po prostu totalnie już od dawna zaatakowana. To nie jest wojna z udziałem istot pozaziemskich, ale raczej wojna kryptoziemian przeciwko cywilizacji ludzkiej i przeciwko Homo sapiens jako gatunkowi. Gatunki oznaczone jako kryptolądowe to duże mózgi, hominidy, a co najmniej dwóch gatunków. Drugi wróg ponoć jest bardzo dużym hominidem z głową stożkowatą, który był zdefiniowany w Peru. To nic innego jak Crypto Demiurga. Tutaj jest ten artykuł, gdzie również ktoś zaznaczył, że odkryto fakt, że cała Ziemia została naniesiona na mapę przez tajemniczą cywilizację właśnie w epoce lodowcowej, kiedy poziom morza był niższy o 400 stóp, a nad wybrzeżem Antarktydy nie było pokrywy lodowej. Także mówi się, że my jesteśmy jakby kontrolowani przez taką potężną inteligencję, która nie jest właśnie człowiekiem, bo już jakby ten człowiek oddał plany tej sztucznej inteligencji, którą tam w starożytności stworzył. To jest ten cały CERN. Oni rozpracowali nasze umysły, emocje i psychologię dzięki temu komputerowi. Ich motyw jest prosty: jawnie zdominować świat. No i to jest właśnie do tematu tej Chazarii, która po prostu chce objąć właśnie od jednego krańca świata do drugiego krańca, aby mieć wszędzie swoje wpływy. To się odnosi do tego wielkiego energetycznego wampira na niebie tutaj. I odnosi się także do historii faraonów, do samej Tartarii, do tego, co było w
Hiperborea do tego, co się stało na Titaniku chociażby, a wcześniej w mitologii na Olimpie i przeprowadzono ten atak, kontrolę umysłu i technologia tortur, czyli szczepienia i inna inżynieria, która działa za pomocą tego tak zwanego harpa, to jest broń dźwiękowa, która powoduje tutaj różne zawirowania i nigdy nie ma spokoju z tą pogodą. Jest albo 0, albo minus 10, albo plus 40 i to się składa właśnie na całkowite oszukiwanie ludzkiego umysłu. Wyprowadzenie z równowagi. O tym wiedzą właśnie wojskowi wysokiej rangi, bankierzy i szefowie korporacji. Dlatego milczą tak naprawdę o tym kształcie Ziemi, bo z tym tematem wiąże się ujawnienie właśnie tej straszliwej prawdy, kto tutaj po prostu działa na szkodę ludzi, aby ich po prostu tak naprawdę tylko kontrolować. I nic więcej. Pieczęć Królestwa Niebieskiego. A cóż to takiego? Do otoczki całego awatara odbija się w nim jakby ten cały demiurg, który po prostu ogrzewa się w świetle Pałacu Wszechrzeczy i imituje całkiem inny kolor. To już nie jest ten florystujący fioletowy czy ultrafioletowy kolor, czy też bioluminescencyjny, ale ukazuje swoją barwę, bo po prostu sobie przykrył, tak? Montując sztuczne słoneczko, wyszedł taki kolor, nie? I czy to są też kolory błękitnego, czy to chodzi o wielki błękit, jak w tym filmie tutaj zapodanym. To wszystko się odnosi do tego, że ktoś stanął pomiędzy czymś, co zakłóciło nie tylko dźwięk, kolor, ale także kształt całej Ziemi. I to też padło jakby blaskiem na nasze cząsteczki, na naszą duszę, na nasze oczy. No i co teraz, że niby ci, co mają teraz niebieskie oczy, to są wszyscy z policji, czy należą do Neptuna, czy do jakiegoś tam innego bóstwa, Zeusa, no to to nie jest ten trop. Po prostu ktoś stanął pomiędzy nami i jest ten teraz marny odblask tego, co wyrażało jakby naszą dawną strukturę, jak świeciliśmy właśnie w bioluminescencji. Dlatego także nasze kości przestały świecić. Demiurg to wszystko przykrywa i emituje ze Świętego Graala właśnie tęczę, czy też zorzę polarną, gdzie widzimy, jak się przedzierają jakby dwie siły energii, czy też dwa duchy, które jakby ze sobą może nie walczą, ale po prostu się nawzajem przenikają w taki sposób, że wygląda to tak, jakby jedno było złe, a drugie dobre, a w sumie tak nie jest. Po prostu demiurg przykrył cały kształt i barwę światła, świateł, która jest jakby esencją, sumą tych wszystkich kolorów, które się po prostu tylko odbijają i zostały jakby rozszczepione, tak? A tworzą jakby jedną i tak strukturę. No i mając wiedzę o tym, kto to przykrywa i kto za tym stoi, za tym zniekształceniem, to nam już w zupełności wystarcza. A tutaj w tym jest cała jakby gwiazda Ziemi jako twierdza, początek miejsca Ziemi Graala, która jest odzwierciedleniem naszych cząsteczek, naszych tak naprawdę marzeń,
czyli miejsca, którego tak naprawdę nie utraciliśmy, mamy zawsze stały z tym kontakt, zawsze możemy tam po prostu jakby dotrzeć przez to, że mamy to już zdystansowanie i mniej więcej obraz, kto nam to tak naprawdę zasłonił. No i dlaczego? Dlatego, że jesteśmy jakby może nie na krańcu, albo już praktycznie na krawędzi tej przepaści, gdzie powinna być już chwila tej decyzyjności, która już pójdzie od samego Graala, abyśmy wrócili do tego świata psychometrycznego, aby tworzyć na nowo wszystko z ducha najpierw, a nie z materii. I to jest ten jakby klucz do otwarcia, może nie przestrzeni ani czasu, tylko po prostu przejście do pałacu wszechrzeczy w takim bardzo pewnym już momencie podjęcia też swojej niezależnej decyzji, aby jakby nadać życiu i stworzeniu ten dawny kształt, i wszystko się od tego momentu wszystko się zmieni. Zaczniemy całkowicie inaczej działać i już mamy jakby te zalążki tego, żebyśmy myśleli właśnie tylko o niebieskich migdałach, a to nie chodzi, żeby myśleć o niebie, które jest przysłonięte przez demiurga. Czy to niebieski migdał, czy zielony, czy różowy, czy rubinowy i diamentowy, nie ma żadnego znaczenia. Tutaj chodzi o sam ten migdał, czyli Midgard. Aby odkryć w sobie najpierw samym, że żyjemy w środku Ziemi w taki sposób, że odczujemy tożsamość z tym, czy też więź, kontakt, który sprawi, że momentalnie przeniesiemy się do tej strefy naszych największych marzeń, tego uczucia, tego pierwszego zakochania, czy też jakby to inaczej odkreślić, odkrycia tej psychometrii, aby ją po prostu nadać jej sens w realu. I wtedy powrócą miasta, cały świat drzew, roślin, zwierząt przeobrazi się momentalnie w esencję, czy też bioluminescencję tego wszystkiego, co było jak dawniej. I wtedy poczujemy, że znów jesteśmy na właściwym miejscu, czyli przechodzimy ani nie w przeszłość, ani w przyszłość, ani nawet nie w teraźniejszość, bo te wszystkie trzy elementy jakby ze sobą się teraz zderzają i będą tym momentem w jednej chwili, która nam pozwoli już przejść do tego świętego Graala, czyli do pałacu wszechrzeczy, który jest jedyną jakby tą wizją prawdziwej Ziemi. I poza tym, cokolwiek by było stworzone, wymyślone, czy jeżeli by było nawet skutkiem tego, nie będzie odzwierciedlać naszej tej głównej potrzeby, aby przebywać w świecie przede wszystkim psychometrycznym. Raz z jednego pionu i z drugiego właśnie tworzy te scalenie tutaj. To jest ta gwiazdka, tak? Jakby się mówi, gwiazdka z nieba, my stamtąd pochodzimy i to jest ta nasza Nibelandia, to nasze K-Pax, to jest nasza kraina Oz, to jest wszystko to, co nam się kojarzy z naszymi marzeniami, z naszym dzieciństwem. No i ta energia spływa po tej choince, to jak to jest przewodnik, to drzewo jest przewodnikiem, jak tutaj pisała Ania. I słuchajcie, to wszystko,
tylko w jakiejś takiej małej części na tej piramidzie upadło tutaj i ten płyn zamienił się właśnie, czy też esencja, energia w różnego rodzaju kamienie, rubiny, szafiry, diamenty, czy tam złoto, srebro. Wszystko w kształcie jest wytoczone w okręgu. Jego korzenie podziemne sięgają korzeni niebios. Światło emitowało z pałacu tak odpowiednią materię, czy też po prostu to było dźwięk nawet, który odczuwaliśmy fizycznie, że przy takim spotkaniu dwóch jakby ciał, które po prostu świeciły, między nimi był ten pałac i jego światło, które emitowało w ogóle przede wszystkim ten dźwięk, a nie samą materię. Ale ten dźwięk był o wiele silniejszy z tym światłem niż to, co teraz obecnie mamy w samej fizyce i chemii, czy też po prostu nawet w tym fantomie, który został wytworzony i który przykrył ten świat praktycznie do samej połowy. To jest trochę wyjaśnione na filmie w stronę Słońca. No tutaj na pewno jest podkład do tego w stronę pałacu wszechrzeczy, bo opowiadają tutaj, że człowiek w ciemności, w tej próżni imituje i tak jakieś światło i to światło obejmuje go w takiej jakby kuli i praktycznie ciemność nie oznacza niczego, a my jesteśmy pewnego rodzaju wartością, która właśnie nas zespala z pałacem rzeczy, nawet wtedy, kiedy nie świecimy. Bo jeżeli odnajdujemy w życiu złą drogę i jesteśmy, przekraczamy nawet granice jakieś i znajdujemy się w tej próżni, w tej ciemności, to mimo to mamy nadal jakby jakąś osłonę. No, nie wiem, co by trzeba było zrobić, żeby po prostu to zaprzepaścić na zawsze. No ale pewnie i tacy się znajdą. No i tutaj jeszcze mamy odpowiedź na tym filmie w stronę Słońca. Dlaczego woda ma taki wielki błękit? Bo jest napędzana energetycznie przez sztuczne Słońce.